Cześć, nazywam się Magda Myszura i prowadzę blog o prawie budowlanym.pl. Dziś powiem kilka słów o projektach gotowych, zwanych też typowymi lub powtarzalnymi. Projekty te cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, jednak inwestorzy często nie zdają sobie sprawy, czym tak naprawdę jest projekt gotowy. Dziś sprawdzimy, czy taki projekt zasługuje w ogóle na miano projektu i ile ma wspólnego z projektem budowlanym. Projekty gotowe nie są projektami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i nie mogą być od razu po zakupie złożone wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub wnioskiem zgłoszenia. W ogóle w prawie budowlanym ani przepisach wydanych na jego podstawie nie funkcjonuje takie określenie jak projekt typowy, gotowy czy powtarzalny. Jedyna wzmianka na temat takich projektów znajduje się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w którym jest mowa o projekcie przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania. Żeby projekt gotowy mógł być wykorzystany jako projekt architektoniczno-budowlany, czyli jedna z części projektu budowlanego, musi zostać przystosowany do warunków miejscowych przez projektantów różnych branż. Adaptacja takiego projektu polega właśnie na dostosowaniu go do przepisów miejscowych i warunków panujących na danej działce. To, co konkretnie projektanci muszą zrobić podczas takiej adaptacji, zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj pracy jest sporo. Oprócz przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych, trzeba też przygotować projekt zagospodarowania terenu i różne dokumenty, a na koniec całość spiąć w jedno opracowanie, zazwyczaj składające się z dwóch tomów. W dodatku trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, by spełnić wymagania przepisów. Dopiero całość tworzy projekt budowlany, który składamy z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub wnioskiem zgłoszenia budowy domu. Kolejna rzecz, z której często nie zdajemy sobie sprawy, dotyczy odpowiedzialności za taki projekt. Otóż za rozwiązania zawarte w projekcie powtarzalnym odpowiada projektant wykonujący adaptację. Projektantami obiektów w świetle przepisów prawa budowlanego stają się właśnie projektanci wykonujący adaptację projektu powtarzalnego. To oni odpowiadają za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie. Dlatego muszą mieć uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Co jest jeszcze ważne podczas wykonywania adaptacji? Otóż prawa autorskie. Projekt typowy a przynajmniej na pewno jego część architektoniczna, jest chroniony przez prawo autorskie. Dlatego, wprowadzając zmiany w takim projekcie, musimy zastanowić się, czy nie naruszamy praw autorskich, a jeśli tak, powinniśmy uzyskać zgodę na wprowadzenie tych zmian. I ostatnia rzecz, o której powiem, dotyczy ilości zmian wprowadzanych w projekcie typowym. Gdy zmian jest dużo, lepiej przygotować projekt indywidualny lub poszukać innego gotowego. Zdarza się, że inwestor kupuje projekt domu w technologii tradycyjnej murowanej, a chce wybudować dom w technologii szkieletowej drewnianej. W takiej sytuacji lepiej poszukać projektu gotowego w szkielecie drewnianym albo przygotować projekt indywidualny. Dlaczego? Bo zmiana technologii to bardzo dużo zmian w projekcie gotowym. Do zmiany są wszystkie branże, a całą część konstrukcyjną trzeba w zasadzie wykonać od nowa. W takim przypadku z adaptacją projektu gotowego jest często więcej pracy niż z projektem indywidualnym. Podobnie jak z przebudową domu. Czasem łatwiej wybudować od nowa niż zmieniać to, co istnieje. To już wszystkie zagadnienia, które chciałam dzisiaj poruszyć. Jeśli potrzebujesz szczegółowych i kompletnych informacji na temat adaptacji projektów gotowych, znajdziesz je w naszym szkoleniu, jak wykonać adaptację projektu typowego domu jednorodzinnego. Szkolenie jest w formie wideo. Dowiesz się z niego, jak wprowadzać zmiany w projekcie gotowym i na co zwrócić uwagę przy ich wprowadzaniu, jak z projektu typowego stworzyć kompletny i zgodny z przepisami projekt budowlany. Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz na stronie, do której link podam w opisie do wideo. Dziękuję Ci za uwagę.